No na pewno nie był to łatwy sezon dla klubu, dlatego że oczekiwania części kibiców, sponsorów, ale też nasze były większe. Nie można powiedzieć, że w jakiś sposób nie chcieliśmy zdobyć więcej niż zdobyliśmy. Niemniej jednak jesteśmy zadowoleni, bo w wielu klubach mieć czwarte miejsce, przyjąć czwarte miejsce, zdobyć czwarte miejsce to jest naprawdę duża sprawa, więc jest na pewno dużo miast w Polsce, które chciałyby być w Ekstralidze, a już na czwartym miejscu tym bardziej, więc tak naprawdę robimy to wszystko dla sportu, dla tego ducha walki, dla tego co się dzieje w parku maszyn, co się dzieje podczas przygotowań, jesteśmy teamem, jesteśmy jakby żużlową rodziną i udało się w tym sezonie zrobić czwarte miejsce. Na pewno chłopaki, wszyscy, my tym bardziej chcieliśmy, prawda? Są inwestycje, chłopaki naprawdę robią co mogą. To nie jest tak, ktoś musi przegrać, ktoś musi wygrać. Czwarte miejsce, może jest to najgorsze z tych miejsc playoffowskich, ale no ktoś musi je co jakiś czas zająć. W tym roku wypadło na nas. Myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski, przeanalizować wszystko, co trzeba z tej materii poprawić i próbować atakować w przyszłym roku lepsze pozycje. Nie, no na pewno plusów możemy dużo wskazać, bo no umówmy się, każdy obawiał się na przykład, czy nowe twarze w zespole się przyjmą i tak dalej. Przyjęły się. Mikkel Mikkelsen no, może troszeczkę zniżył lot odnośnie zeszłego sezonu, ale to są dalej loty na poziomie poprzednich lat Mikkela Mikkelsena. Chłopak się dogada ze sprzętem, zawsze już się dogadał i będzie naprawdę szedł dużo lepiej. Max Drabik, który podniósł swoją średnią i też wiem o tym, że przyszły sezon w jego wykonaniu będzie lepszy, bo tu też chodzi o dogadanie się z tunelem. No i nasi juniorzy, którzy byli najmłodszymi juniorami Ekstraligi, w tej chwili będą o rok starsi, prawda? I ja uważam, że będą sobie lepiej radzić. Nie no, jeśli chodzi o niższe klasy rozrywek, to jestem bardzo zadowolony, bo jeżeli chodzi o mini żużle, to już w ogóle tu nie będę jakby dyskutował, bo chłopaki sobie świetnie radzą. Jest mistrz Ekstraligi, Pucharu Ekstraligi w mini żużlu. Mamy chyba drugie miejsce, jeżeli chodzi o pary w mini żużlu. Mamy trzecie miejsce, jeżeli chodzi o drużynówkę w Pucharze Ekstraligi. Do tego dochodzą w 250-kach bardzo ładne występy. Ładnie się pokazywał już tutaj Alan Ciurzyński, prawda? W szkółce widzę postępy, robią też chłopcy. To jest dla prezesów, dla klubów gorszy okres niż sam sezon, bo najwięcej pracy jest teraz tak naprawdę. Zaraz przejdą święta, minie nowy rok i już będziemy się szykować z obiektami, z wszystkim do nowego sezonu, więc do realizacji budżetu, więc to jest dosłownie karuzela, tak to wszystko się dzieje. I tak naprawdę to w sezonie, w lato jest więcej czasu między meczami, żeby gdzieś złapać oddech niż teraz. Teraz jest dużo pracy i jest duża nerwówka w klubach. Nerwówka, ale to jest powodowane tym, że gdzieś tam walczymy o pieniążki, że gdzieś tam o jakieś wymogi stadionowe, które musimy spełnić. Nie wszystko, nie na wszystko w klubach mamy wpływ. Tak jak powiedziałeś, te siwe włosy skądś się biorą. Problemy natury, powiedziałbym, budowania zawodników, bo to nie jest tak, że ci zawodnicy kończą sezon i przyjeżdżają na wiosnę i dalej jeżdżą. Z nimi się ma kontakt. My wiemy, co się u którego zawodnika dzieje. To są też ludzie, oni mają prywatne problemy, prywatne rodziny, prywatne biznesy, więc trzeba się starać im pomóc, żeby ten okres przygotowawczy też jak najlepiej przeszli, przepracowali, żeby nie było żadnych, powiedzmy sobie, zmartwień dołków i później realizujemy to wszystko na wiosnę.